Panie prezydencie, panie premierze, ekscelencje, panie i panowie, bracia. Serdecznie dziękuję za przyjęcie w państwie Izrael, które z radością odwiedzam podczas obecnej pielgrzymki. Jestem wdzięczny panu prezydentowi, panu Shimonowi Perezowi i panu premierowi, panu Benjaminowi Netanyahu za skierowane do mnie miłe słowa i chętnie wspominam spotkania z nimi w Watykanie. Jak wiecie, przybywam jako pielgrzym 50 lat od historycznej wizyty papieża Pawła VI. Od tego czasu wiele się zmieniło między stolicą apostolską a państwem Izrael. Stosunki dyplomatyczne istniejące między nami już niemal 20 lat przyczyniły się do umocnienia dobrych i serdecznych relacji. Jak o tym świadczą dwie umowy już podpisane i ratyfikowane oraz jedna obecnie udoskonalana. W tym duchu kieruję pozdrowienie do całego narodu izraelskiego i życzę, aby zrealizowały się jego dążenia do pokoju i do pomyślności. Podążając śladami moich poprzedników, przybyłem jako pielgrzym do Ziemi Świętej, gdzie toczyła się licząca wiele tysięcy lat historia i miały miejsce główne wydarzenia związane z narodzeniem i rozwojem trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Z tego powodu jest ona punktem duchowego odniesienia dla wielkiej części ludzkości. Pragnę zatem, aby ta błogosławiona ziemia była miejscem, w którym nie byłoby jakiejkolwiek przestrzeni dla tych, którzy instrumentalizując i radykalizując wartości swojej przynależności religijnej, stawali się nietolerancyjni i stosowali przemoc wobec innych. Podczas mojej obecnej pielgrzymki do Ziemi Świętej odwiedzę niektóre z najbardziej znaczących miejsc w Jerozolimie, mieście o wartości uniwersalnej. Jerozolima oznacza miasto pokoju. Tak chce ją mieć Bóg. I aby taką była, pragną wszyscy ludzie dobrej woli. Ale niestety to miasto jest nadal nękane przez skutki długotrwałych konfliktów. Wszyscy wiemy, jak pilna jest potrzeba pokoju, nie tylko dla Izraela, ale także dla całego regionu. Niech więc mnożą się wysiłki i energie w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego rozwiązywania konfliktów. Konfliktów, które spowodowały tak wiele cierpienia. W jedności z wszystkimi ludźmi dobrej woli na całym świecie błagam wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność, aby uczynili wszystko, co możliwe, na rzecz poszukiwania sprawiedliwych rozwiązań złożonych problemów, tak aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli żyć w pokoju. Trzeba zawsze z odwagą i niestrudzenie podejmować drogę dialogu, pojednania i pokoju. Nie ma innej, żadnej innej. Dlatego ponawiam apel, który wystosował z tego miejsca Benedykt XVI. Niech wszyscy uznają, że państwo Izrael ma prawo do istnienia i cieszenia się pokojem i bezpieczeństwem w obrębie uznanych międzynarodowych granic. A vivere con dignità e a viaggiare liberamente.
Niech uznane będzie tak samo, że naród palestyński ma prawo do suwerennej ojczyzny, do życia w godności i do swobodnego podróżowania. Niech rozwiązanie dwóch państw stanie się rzeczywistością, a nie pozostaje tylko marzeniem. Szczególnie poruszającym momentem podczas mojego pobytu w waszym kraju będzie wizyta w mauzoleum Yad Vashem, upamiętniającym 6 milionów Żydów, ofiary Shoah, tragedii, która pozostaje symbolem tego, jak daleko może zajść ludzka niegodziwość, gdy podsycana fałszywymi ideologiami zapomina o fundamentalnej godności każdej osoby, zasługującej na absolutny szacunek, bez względu na to, do jakiego należy narodu i jaką wyznaje wiarę. Proszę Boga, by nigdy więcej nie miała miejsca podobna zbrodnia, jakiej ofiarami byli także chrześcijanie, w pierwszym miejscu Żydzi, a potem także chrześcijanie i inni. Pamiętając zawsze o przeszłości, propagujmy edukację, w której wyłączenie i konflikt ustąpią miejsca włączeniu i spotkaniu, w którym nie będzie miejsca na antysemityzm, w jakiejkolwiek formie by on się miał wyrażać, ani jakiegokolwiek przejawu wrogości, dyskryminacji czy nietolerancji dla osób i narodów. Z sercem głęboko dotkniętym bólem biegnę teraz myślą do tych osób, które straciły życie w godnym pożałowaniu zamachu, do którego doszło wczoraj w Brukseli. Odnawiam teraz najżywsze wyrazy ubolewania wobec tego kryminalnego aktu nienawiści o charakterze antysemickim. I Bogu miłosiernemu powierzam ofiary oraz przyzywam łaskę odzyskania zdrowia dla osób zranionych. Krótki czas tej podróży nieuchronnie ogranicza możliwość spotkań. Już teraz chciałbym pozdrowić wszystkich Izraelczyków i wyrazić moją duchową bliskość, szczególnie bliskość wobec mieszkańców Nazaretu i Galilei, gdzie są obecne również liczne wspólnoty chrześcijańskie. Do biskupów i wiernych chrześcijan kieruję moje serdeczne i braterskie pozdrowienie. Zachęcam ich, aby kontynuowali z ufnością i nadzieją swe pokojowe świadectwo na rzecz pojednania i przebaczenia, idąc za nauczaniem i przykładem Pana Jezusa, który oddał życie, aby pojednać człowieka z Bogiem, brata z bratem. Bądźcie zaczynem pojednania, nosicielami nadziei, świadkami miłosierdzia. Wiedzcie, że zawsze jesteście obecni w moich modlitwach. Chcę też skierować zaproszenie pod adresem Pana, Panie Prezydencie. Tak jak już do prezydenta Abbasa, tak i Pana, Panie Prezydencie, zapraszam, aby wznieść razem bardzo żarliwą modlitwę przyzywającą pokoju. Ofiaruję mój dom w Watykanie, aby dać miejsce na to spotkanie modlitwy. Wszyscy pragniemy pokoju. Tyle osób buduje pokój codziennie, małymi gestami pracy w tym kierunku. Wielu też cierpliwie znosi trudności oraz przeciwności losu w budowaniu pokoju. Wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy są postawieni w odpowiedzialności za dobro i budowanie pokoju dla narodów, wszyscy my musimy zacząć od modlitwy. Budować pokój jest trudno, ale żyć bez pokoju to jest koszmar. Wszyscy ludzie tej ziemi, całej ziemi proszą nas, abyśmy nieustannie przedstawiali Panu Bogu wielkie pragnienie pokoju. Panie Prezydencie, Panie Ministrze, Panie Premierze,
Drodzy Panowie i Panie, dziękuję Wam bardzo za Waszą gościnność. Niech pokój i dobrobyt zstąpią w obfitości na cały Izrael. Niech Bóg błogosławi swój lud pokojem. Shalom. Życzenie pokoju.